Siema, tu Matys, to Lordsy i lecimy z tematem. W poprzednim odcinku skończyliśmy na bossie, więc teraz tego bossa trzeba pokonać. To sobie pominę. Pożywotność na pewno trzeba się udać w pierwszej kolejności. Chociaż chyba nie miałem tam dużo, tak szczerze. A, 600. Dużo, niedużo. Dobra, chodź tutaj. Dobra, znam twoje ruchy, gościu. Siadaj z konia. Trzeba czekać, aż on sobie stwierdzi, będę się walił wręcz, a nie na konia. Podpalę sobie broń. No już uciekam. Chodź, że tu. Broń skończy, ogień na broni. No chodź tu! Opa. Auć. To nie było dobre, to nie było dobre. Okej. Faktycznie na hita. No i znowu ucieka. A tym razem tak delikatnie ucieczka. Nie dobrze. No kurde, no co ty ucieka, no? Gdzie ty jesteś? Właśnie. No jeju, jeja. Chodźże tu. Raz, dwa, a trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. I ucieczka. Jezu, no hit. Jeden hit. Dobra, jeszcze raz.
Jeszcze jeden, jeszcze raz. Tyłą. Bardzo mało go możemy robić. Bardzo mało. Zajedziesz w końcu? Znowu z tym koniem. Chodźże tu. Chodźże tu, chodźże tu. No chodźże tu. Ała! Co to miało być? Uhuhu. No ja pierniczę. Chłopie. No jaki zasięg. Stamina, stamina, stamina. No. O Jezus Maria, straszny zasięg. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś! Au. Au! Au! Masakra. Boże! Nie mam się czym leczyć. Ba 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 ba.
No wiedziałem. Ale jeszcze umrał. Jezusie święty. No nie! Tak blisko. Tak blisko. Tak bardzo, bardzo, bardzo blisko. Dobra, spróbuję może coś innego nałożyć sobie. Coś faktycznie na taką bronią. Tu mam jakieś efekty płonięcia taką bronią. Dobre sobie, że za dobre bronią na blasku. Dobra, może to spróbuję. Ale już wiem o co chodzi. Już wiem o co chodzi z tym bossem, także. Faza z koniem denerwująca. Bardzo denerwująca. Teraz to jest damage! Jest wiele ataków ty robisz. Teraz to damage robię ty! Blaskiem! Elegancko! Jaki daleki to ma zasięg? Ach, niedaleki. No, zsiadaj. Siadasz czy nie zsiadasz? Rolnie w tą stronę. Zsiadaj, bo mi blask zejdzie z broni. Biegnę. No chodź tu. Jeszcze nie? Już teraz? No jejku! Jezu, damage jedynie robi ten koń. Chodź to! Oczywiście, że tak. I w dupakę. Co to było? Co to był za atak wtedy? Jezu, nie ten guzik. Idiota. No. Epa. Jerapa! Wlask mi z las. No nie, 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 proszę pana. Tak się nie bawimy. Jezu, ten atak tarczą jest niefajny! Aha, serio? No serio, rolowałem przecież! Pod jego tarczą.
No, jak? No weźże się obróć! Nie! A idź pan. Jezu, nie jest trudny ten boss, no. One more time. Zapraszam do tańca, zapraszam. Bardzo mało zadaję bez tego blasku, ale już mam 4. Ja sobie na drugą fazę zostawię po prostu. Ha? Albo. Jedno. Na hopsaj. Gdzie to? Kurde, dobrze unik! No super. Okej. Aha, nawet nie mogłem zrolować. Zarąbiście. Nawet nie mogłem zrolować. Fajnie.
Dobra. Jeszcze raz. A potem przyzywam do pomocy jakiegoś chłopa, bo nie chce mi się tyle czasu spędzać nad jednym bossem. Który jest niesprawiedliwy. On jest prosty, tylko kurna mechanicznie troszeczkę kuleje. Co najgorsze, konna jazda, rzucę się. Czemu zrolowałeś, kuźwa, tą stronę? No nie rozumiem. Ale tu nie działałem widocznie. Dobra, chłopie, jak ty masz konia do pomocy, to ja mam do pomocy żelaznego wędrowca. I co ty na to? No kurna, ten żelazny wędrowiec zaraz umrze. Temu to się chyba wali coś we łbie. Macie! Ty, nie wali mu się, dobra. Żyjesz tam, wędrowiec? Uciekaj! Uciekaj! Dawaj, 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 dawaj! Boże, ty teraz umrzesz. Co ty mi pomożesz? Walisz, nie jest wydajny.
Zrolował. No i zaraz umiera. God damn it. To mi pomógł naprawdę. Już nie żyjesz? A, jeszcze żyjesz. Już nie żyjesz. Parapa. Fajnie, że go nie trafiłem. Greedy! Greedy! Dobra, udało się. Bez pomocy to liczę tego chłopa, bo to trochę mi nic nie pomógł, tak szczerze. Okej. Tu są jakieś duszyczki, proszę bardzo. No to do tego miejsca chyba, co nie? Do Umbralu. Tutaj on. Szczątki są. Latimer, in death, may you continue to shine as the radiant paragon you are in life, and may your dedication to our cause be remembered evermore. Wątka po uczesionym świętym. Fajnie. I co? Trzeba dotknąć tej czachy. Oczyść promień.
No iśmy oczyścili. Pierwszy promień, także fajnie. I co dalej? Można sobie pozbierać te promyczki, ale mi to chyba za dużo nie da. Czy tutaj gdzieś jakieś przejście dalsze jest? Czy to jest końcówka? To jest chyba koniec tej lokacji. Coś tam właśnie z tyłu jeszcze było coś do zrobienia, ale to nie wiem o co chodzi. Jakieś marginalne ilości tych duszyczek tutaj. Chociaż tutaj może... A nie, stąd ja przyszedłem, stąd. Zeskoczyłem, a tutaj jest dalsze przejście. Do kolejnej lokacji. Zapewne. Albo do tej, co byliśmy, lokacji. Co mnie tu czeka? Dobra, coś tutaj czeka. Czy teraz, czy zaraz, czy... O! Akurat nie. Dobra. To sobie odpocznę. Szczątki bladego rzeźnika. Tutaj mamy naszego przyjaciela. Sklepikaza. Że tak powiem. Odpocznę. Poleweluję, chyba poleweluję. Kondycja dwa razy. Coś do skonsumowania. 800. Coś mi to da, nic mi to nie da. Dobra, no to tutaj zakończymy sobie odcineczek, także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, na razie i pa pa.